na szpat do pierwszej krwi lub niemożności dalszego władania bronią w ogrodach Pałacu Żeleńskich ma odbyć się dnia 28 września 2013 około godziny 16. Z jakiego powodu odbył się pojedynek? Sprawa była tak naprawdę dość błaha, jeśli na to spojrzeć z punktu widzenia dzisiejszych standardów. Chodzi o kapelusz, który ja wyniosłem wychodząc z klubu dżentelmeńskiego, sądząc, że to mój. Okazało się, że był to kapelusz mojego przeciwnika. Kiedy on próbował odzyskać swoją własność, ja nazwałem go kłamcą, on nazwał mnie złodziejem. Powiedzieliśmy sobie, że resztę sprawy dokończą nasi zastępcy. Czuje pan satysfakcję z pojedynku? Przegrałem, ale czuję się usatysfakcjonowany. Uważam, że sprawa została zakończona honorowo, bez uszczerbku dla żadnego z nas. Bardzo proszę, aby panowie podali sobie dłoń. W tym momencie, drogie panie, powinnyście zemdleć. Uwaga! Nie mogło to się! Złote popołudnie przeszło już do historii. Piknik XIX-wieczny w Pałacu Żeleńskich. Emocje już opadły. Spełniło się twoje marzenie? Tak, ponieważ wygląda na to, że wszyscy goście, którzy przybyli, to bawili się naprawdę dobrze. Mówi Maria Molenda, prezes Fundacji Nomina Rose w Nowym Sączu. Przede wszystkim oni byli klucz tej imprezy również, ponieważ dzięki ich wspaniałym ubiorom, pięknym kostiumom, to miało naprawdę niezwykły klimat, niezwykły smak wizualny. No, przede wszystkim też cudowną rzeczą była praca z naszymi artystami, którzy tutaj się pojawili, ponieważ oni wszyscy no, po prostu też uczynili tę imprezę tak niezwykłą. Był pan Wacław Jagielski, znany artysta z Nowego Sącza, który nam ożywił pracownię malarza XIX-wiecznego. Miał pięknych modeli, którzy mu pozowali również. Była pani Zosia Rojek, która jest naprawdę uzdolnioną fotografką. Przepiękne są zdjęcia i autorstwa. Znakomici byli nasi młodzi artyści. Radosław Zalewski, Justyna Stasik i koleżanka Kamila, Sławomir Będykowski, to są absolwenci z spotu krakowskiego. Bardzo uzdolnieni młodzi ludzie, którzy tworzyli na Malicję w Krainie Czarów i po drugiej stronie lustra i Szalonego Kapelusznika i lokaja Filiasza Foga. No i oczywiście doświadczeni aktorzy, tacy jak Jan Mancewicz, jak Ewa Romaniak, która po prostu w sposób absolutny i zachwycający została Heleną Modrzejewską. I oczywiście też pani Barbara Szewczyk, młoda reżyserka, z którą też było spotkanie, można było obejrzeć pokaz jej filmów. Pierwszy raz organizujemy takiego typu imprezę. To było ogromne wyzwanie i też ogromny stres, jak to w ogóle się uda. No, przede wszystkim też mieliśmy wspaniałe wsparcie, ponieważ pracowali z nami też przy tym pani Marta i pan Ireneusz Trybulec, którzy tutaj bardzo, bardzo zadbali. Przede wszystkim to oni nas wprowadzili do Pałacu Żeleńskich w Grodzkowicach. Nazywam się Barbara Szewczyk. Jestem reżyserem. Robię i filmy animowane, i fabularne, na razie krótkometrażowe. Ale ponieważ fascynuję się historią ubioru, to większość moich filmów jest właśnie o tej tematyce, dlatego te filmy pasowały, żeby pokazać je podczas tej imprezy. To są takie filmy dokumentalne bardziej? Tak? Częściowo tak, szczególnie mój film dyplomowy, to jest film animowany, a zarazem film dokumentalny. Takie połączenie animacji z dokumentem. Jest to film o historii mody, który opowiada tę historię ostatnich 200 lat mody, ale najbardziej skupiam się na XIX wieku i tak powiedzmy od rewolucji francuskiej do pierwszej wojny światowej, czyli jeszcze końcówka XVIII wieku, cały XIX i początek XX, bo wydaje mi się, że wtedy właśnie zmiany w modzie były największe i jakby najciekawsze były te różnorodne czynniki, które wpływały na to. Także ten film przedstawiłam i myślę, że też jak najbardziej pasował do tematyki dzisiejszej imprezy. A oprócz tego pokazałam też kilka krótkometrażowych filmów, które są też filmami kostiumowymi, ale już aktorskimi. Pracownia artysty malarza, a malarzem dziś pan Wacław Jagielski z Nowego Sącza. Witam. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Jestem jakoś zintegrowany z tym czasem minionym, XIX wiekiem. Bardzo go lubię, czasami bardziej niż czasy współczesne, z wielu przyczyn. Pewnie znalazłyby się też negatywne strony XIX wieku, ale ja nie chcę w nich grzebać, więc jeżeli dostałem propozycję, zaproszenie od pani Marii, bardzo chętnie ją przyjąłem i tutaj właśnie zaaranżowaliśmy taką pracownię malarską z moimi obrazami. Namiastką mojej pracowni wziąłem wybiórczo trochę farb, kredek, pędzli, moździerzy i innych takich rzeczy, które u mnie w pracowni się znajdują. No i tworzyły jakiś klimat tego popołudnia, prawda?
Widziałam, że powstawały portrety. Ile tych portretów udało się naszkicować? Tak, to były szkice, dokładnie 3 szkice, ale to nie chodziło o to, żeby tutaj robić jakieś wielkie rzeczy, tylko żeby stworzyć taką atmosferkę pracowni, gdzie można zaglądnąć, zobaczyć, dotknąć sobie. No i tak wyobrażamy sobie z Marią, że tak mógł pracować malarz w XIX wieku, ale prawdę mówiąc, było też fajnie, bo w mojej pracowni nie ma takich klimatów, jak się tu stworzyły. Takie imprezy powinny się częściej odbywać? Czy to jest dobry pomysł? Jestem zachwycona. Myślę, że jestem urodzona w tamtych czasach i w ogóle zachwycona jestem tą atmosferą i tańce, w których braliśmy udział, dworskie. Przepięknie. Bardzo. Pani ma bardzo piękną suknię. Sama pani to uszyła, czy gdzieś wypożyczona? No mam w swojej garderobie. Jak wiele. Prawdziwa dama. Jak prawdziwa dama i pióra we włosach. Bardzo jestem zachwycona. Czuję się, że jestem w tamtej epoce. Pan tutaj też w przepięknym kostiumie, stroju, prywatny, pożyczony? Niestety pożyczonym. Na co dzień takich nie chodzę. Zbudzałbym niemałą sensację. Ale dobrze się w tym czuję. Czy to jest tak, że kiedy się człowiek przebiera w taki strój, to od razu inaczej się zachowuje? Myślę, że tak. Że strój jednak wpływa na naszą psychikę i zupełnie inaczej zaczynamy reagować, zaczynamy się zachowywać. Tutaj piękny też strój. No niestety nie jest to nasza garderoba, ale na takie okoliczności no, odrobinę starań można pożyczyć coś ciekawego. Fajnie jest poczuć się w XIX wieku. Zresztą jako dziewczynka marzyłam o tym, żeby być księżniczką, chyba jak każda. No oczywiście można ten, tak powiem, okres wiktoriański wziąć na serio, tak jak pani, to znaczy ubrać się zgodnie z żurnalem mody, albo zrobić sobie takie mrugnięcie okiem i pastisz tego, czyli ten steampunk. No po prostu muzyka plus ta cała sztuka i cały anturaż. To jest takie tchnienie tej epoki i jest to fajne w porównaniu z tym codziennym hamburgerowo-plastikowym brzmieniem z radia, z telewizji na co dzień, więc... Zamęcamy się po tych imprezach, jak najbardziej. Jest super. Przenieśliśmy się zupełnie w inną rzeczywistość i zapomnieliśmy o życiu codziennym, więc tak, jest to cudowne dla wypoczynku, dla psychiki, dla oderwania się od tego właśnie szybkiego biegu, który jest w dzisiejszym wieku, prawda? Wszyscy cudowni, uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi. Super. Chcieliśmy spojrzeć trochę na ten XIX wiek w taki bardzo szeroki sposób i zobaczyć te różne rzeczy, które się z nim wiążą. Mówi Maciej Walasek z Fundacji Nomina Rose. Czyli właśnie ta Alicja w Krainie Czarów czy Filiasz Fok, które reprezentują tę literacką stronę, nasz mały namiot turecki, który miał pokazać fascynację Orientem w XIX wieku. Helena Modrzejewska, czyli realna postać z naszego jakby polskiego podwórka, że tak powiem. To wszystko miało pokazać różnorodność tego XIX wieku. Wydaje mi się, że najbardziej jestem zadowolony z tego efektu, który udało się osiągnąć dzięki temu, że stwierdziliśmy, że zapraszamy osoby, które zechcą się w ten wiek XIX przenieść, więc chodziło o ten ubiór, co dawało taki efekt, że kiedy wchodziło się do pomieszczenia, czy do kawiarenki, czy do tej naszej większej sali, gdzie się działy różne wydarzenia i widziało się kilkanaście osób w tych strojach, to czuło się coś takiego naprawdę niesamowitego. To wydaje mi się, że z tego jestem naprawdę najbardziej zadowolony.